przypadek Kolejnego projektu uchwały z druku nr 8813 także został dołączony wniosek o ustanowienie wymogu tego śniegowego. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś chciał zabrać głos, to proszę. Nad wnioskiem, tak? Proszę, pan ksiądz. Nie tylko nad wnioskiem, jak i nad całą tą sprawą. No to nie, ale to teraz nad wnioskiem. To jest wniosek o odstąpienie od wymogu przedłożenia na listę przewodniczącego 10 dni sesji. Przepraszam. Nad wnioskiem jeszcze ktoś z państwa radnych nie. W takim razie przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty. I przechodzimy do procedowania projektu uchwały. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie tego. Szanowni państwo, druk 8813. Opiniuje się negatywnie zawierzenie inwestycyjne budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skowrońskiej w Krakowie. I to również jest kolejna odsłona tego samego projektu. Dziękuję. W przypadku tego druku także jest pozytywna opinia zarządu i otwieram dyskusję. Pan przewodniczący, tak? No, chciałem tylko takie zdanie powiedzieć, że no to jest absurd. Jakiś absurd. Żebyśmy mieli cztery koncepcje. A może mamy podziękować temu dyrektorowi, że nam dał tylko 4, a nie 40. Ja mam prośbę, żeby pan przewodniczący albo zarząd wystąpił do architektury, żeby nie robić z nas, za przeproszeniem, punktów do głosowania. Tylko żeby koncepcje zbierali w jeden projekt. Bo równie dobrze ten deweloper może się tak wydłużyć, że dać nam, nie wiem, tony papieru, które będzie tutaj tyle przywoził. I będziemy nad każdą z koncepcji głosować w nieskończoność. No nie może tak być, żeby przemyśleć zasady współpracy między architekturą a Radą Dzielną. Dziękuję. Pan przewodniczący Stanisław. Niestety tutaj pan radny nie ma racji, dlatego że ustawa mówi, że wystąpienie o decyzję WSZ może być nieskończenie wiele. Na tą samą inwestycję. To nie musi być ten sam deweloper. Nie musi być ten sam deweloper, ale może być nieskończenie wiele. No ale to jest jakaś absurdalna sytuacja. Taka jest ustawa. Ale proszę panie radny, jak pan ma w sądzie sprawę, jest 15 takich samych spraw i każdy daje z innych tam, jakie są różne inne detale, to sądzi ich pan razem wszystkich? Ja teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, to jest zbyt ogólne pytanie. W sensie o jedną zasadę, żeby tak dalej, nie ośmieszać nas. Znaczy pocieszmy się tym, że to dopiero drugi raz przez te ostatnie 3 lata. Dziękuję. Dobrze. Szanowni Państwo, nie wiem, ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciał zabrać głos. Nie tylko wystąpienie, ale decyzję może wydać. Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.